byliśmy na stoisku LG, oglądaliśmy telewizory, fajne mają, nie? No, mega, mega, telewizory OLED, które mają swoich i zwolenników, i przeciwników, ale na mnie największe wrażenie robi ich design, płaskość. Po prostu są mega płaskie i to jest naprawdę bardzo fajne, szczególnie kiedy wieszamy telewizor w salonie, no i obraz też jest niczego sobie. Do niektórych można sobie tutaj podłożyć smartfona i zobaczyć, że smartfony są grubsze od tych telewizorów. Szczególnie ten przyklejany. Dokładnie, dokładnie. Signature, gdzie ekran wisi na ścianie, natomiast cała pucha z elektroniką telewizora jest osobno, jakby w sandbarze, można powiedzieć, w największym skrócie. Po prostu systemy, całą elektrykę wyrzucono, ekran mieszam osobno, reszta stoi osobno. Świetne, jeżeli ktoś przywiązuje wagę do wyglądu. A Dasiowi się podoba interfejs użytkownika, bo rzeczywiście LG zrobiło tak, że telewizor staje się hubem dla wszystkich urządzeń, dla całego smart home'a, dla wszystkiego, co macie w domu, dla oczyszczaczy powietrza, dla pralki, dla lodówki. Tak, i co najważniejsze, interfejs jest bardzo intuicyjny, a teraz jeszcze doszła do tego obsługa głosowa i to dwukierunkowa, czyli telewizor nam odpowiada, potwierdza komendy, które wykonuje, względnie odpowiada na nasze pytania, również współpracując z asystentem Google. Czyli możecie gadać do pilota i telewizor Was rozumie, a do tego jeszcze telewizor do Was też pogada. No oprócz tego bardzo fajne pralki z podwójnym bębnem. Mamy dwa bębny, możemy robić dwa prania jednocześnie. No oczywiście pralka połączona jest z telewizorem i zakomunikuje nam, że skończyła właśnie pralki. Trzeba tam niestety z niej wyjąć, bo to już trzeba, bardzo mi przykro, robić nadal ręcznie. Jeżeli chodzi o nowości smartfonowe, to właściwie tutaj nie ma takich stricte nowości. Wszystko to, co jest, widzieliśmy właściwie w Barcelonie i troszeczkę później. Nie ma tutaj niczego, co by debiutowało na polskim rynku, ale smartfoniki są. Aktualna oferta, przegląd aktualnej oferty LG. Oczywiście z uwzględnieniem nowych gier, nowych fałek i nowych kół. Jest strefa dla graczy. Tak, prezentacja monitorów. Monitory są naprawdę fajne. Są również modele zakrzywione o szerokim aspekcie. No ale to już gracze będą wiedzieć, czym to się je. Są też laptopy, są projektory. Wszystko to, co LG produkuje. Tak, przegląd. Słuchajcie, jeżeli jesteście na targach, zajrzyjcie, bo wydaje mi się, że warto. Myśmy się tutaj naprawdę bardzo dobrze bawili. Chłopaki od prezentacji produktu tak, są bardzo sympatyczni. Trenerzy, którzy Wam wszystko o produktach opowiedzą. Dokładnie. Także zapraszam. Potrafią opowiadać, potrafią pokazać, także do LG można wejść. Na razie, cześć.